Szczęść Boże, coś wam powiem. Pochylenie w dzisiejszej Ewangelii pokazuje chorobę fizyczną. Kobieta miała skrzywiony kręgosłup, który nie pozwalał jej wyprostować się. Pochylenie jednak symbolizuje także współczesny sposób życia, kiedy to wpatrujemy się w ziemię, jakby tu wszystko się zaczynało i kończyło, a to skrzywienie nie pozwala nam poszerzyć naszych horyzontów. Takie przywiązanie do ziemskich spraw. Praca, obowiązki, zdrowie, przyjemność, dom, rodzina, przyjaciele nie pozwalają nam spojrzeć w górę, spojrzeć na niebo. Ta kolejność chyba nie jest przypadkowa. Zwyczajnie nie potrafimy spojrzeć w to, co pozaziemskie. I słyszymy o dwóch przyczynach takiego stanu tej kobiety. Pierwszą jest szatan, jakiś konkretny wróg, który jest nieżyczliwy i chce naszego zniewolenia. On swoim działaniem rozdziela to, co rozdzielone być nie powinno, bo oddziela ludzi od Boga. Drugą przyczyną są ludzie, którzy nie chcą, żeby ta kobieta była wolna od swojej słabości, bo jest im to przecież na rękę. My także czasem dajemy się związać w jakieś tematy, z których nie potrafimy się wyrwać. To są różne uzależnienia i wcale nie chodzi o używki. Większym uzależnieniem jest wmanewrowanie się w myślenie, że ja coś muszę. A jak się okazuje, to my ciągle coś musimy. Musimy pracować więcej, żeby na więcej sobie pozwolić. Musimy wiele doświadczyć, żeby poznać siebie. Musimy ciągle być w ruchu, bo nieustannie brakuje nam czasu. Musimy dopasowywać się do innych, żeby nie wypaść z grona znajomych i nie odstawać. Nieustannie coś nas uzależnia i wywiera presję, że musisz to zrobić i taki być, bo inaczej to... No właśnie co? Zapominamy, że Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, dał mu wolność? Wolność to niczym nieskrępowane decydowanie o sobie. To wybieranie tego, co przynosi mi radość i poczucie spełnienia. Tego nie daje świat, bo zdobywając jedną rzecz, już pragniemy drugiej, a później kolejnej i kolejnej. Wpadamy w nauk. Z takiego stanu może uwolnić tylko Chrystus. Tylko On jest w stanie wyswobodzić nas od wroga, który nie pozwala nam spoglądać w niebo, ale każe wpatrywać się w ziemię, wmawiając nam, że jesteśmy nikim. Chrystus daje nadzieję przynoszącą radość życia. Bóg ma swój własny sąd na nasz temat, na temat naszego duchowego stanu, naszego zachowania. Ten osąd jest jedynym, całkowicie i absolutnie prawdziwym. Tylko Bóg zna do głębi nasze serca, to, za co ponosimy odpowiedzialność i to, co czyni ją mniejszą. Bóg wie o nas wszystko. Spotkanie z Panem Jezusem nadaje sens naszemu życiu. Pamiętajmy o tym. W każdej mszy świętej możemy się z Nim spotkać. On staje pośród nas, by uzdrawiać nasze ciała i uwalniać duszę. Ziemia tylko przez chwilę jest naszą ojczyzną, ale nie w niej mamy upatrywać naszej przyszłości. Patrzmy w niebo, skąd ma nadejść dla nas ratunek. A w modlitwie prośmy, żeby Bóg nas prostował, kiedy grzech nas pochyli. To Ty i ja musimy otwierać się na zbawienie płynące od Chrystusa. To Ciebie i mnie Chrystus Pan chce wyprostować, abyśmy stali się zdolni patrzeć w niebo.